Taycan z napędem na tył, tak zwanym RWD. Moc samochodu z większą baterią Performance Plus, którą to auto posiada, to jest 476 koni mechanicznych. Mamy auto czterodrzwiowe, czyli takie bardziej rodzinne. To jest takie pomiędzy Panamerą, powiedzmy, a 911, można tak powiedzieć? Tył ma tak naprawdę ściągnięty z 911. Wydaje mi się, że bryła też jest bardziej sportowa niż w Panamerze. No ale to jest w dalszym ciągu czterodrzwiowy samochód. No pięciodrzwiowy, no ale cztery drzwi, tak? Zawieszenie tutaj możemy obniżyć, podwyższyć? Zawieszenie jest adaptacyjne, jako opcja. Możemy tutaj zawieszenie podwyższyć, obniżyć. Tutaj mamy taki panoramiczny dach. Tak, on też jest opcją, tak samo jak 14-kierunkowa regulacja foteli jest opcją. Tak samo tutaj dodatkowe siedzenie z tyłu na środku w układzie 4.1 też jest opcją. U mnie teraz jest zarejestrowany na 4 czy na 5? Nie, na 5 normalnie, jeżeli by był po prostu bazowy, tak, bez opcji tego dodatkowego siedzenia, no to musiałby być 4-osobowy, tak? Automatycznie się otwiera ładnie, bagażnik z tyłu. Zamyka też. Jakieś walizy? Powiem tak, miałem okazję, najlepiej tutaj się upycha te walizki takie z materiału, a nie z tworzywa, bo można sobie je, tak nie zamkniesz, musisz tutaj, bo można sobie je po prostu gdzieś tam ugnieść i tego więcej wchodzi, ale jeszcze mamy taki bonus w tym samochodzie. Jest taka opcja, że można sobie też z przodu coś zapakować pod maską przednią. Tak, no zawsze jakieś małe zakupy czy coś, żeby wiesz, nie otwierać bagażnika gdzieś tam z tyłu. Wiadomo, no czasami w bagażniku wozimy różne rzeczy, no różnych gabarytów, a tutaj taki dodatek jest też no fajną, spoko opcją po prostu moim zdaniem. Okay. Zamykamy standardowo, tak? Tak, normalnie zamykamy jak z przodu, tutaj delikatnie się dociskamy i voila. No i dobra. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda miejsce pasażera. Nie no, naprawdę, miejsca jest tutaj bardzo dużo. Tutaj ciekawa konsola. Schowek jeden. Tutaj podejrzewałem, że w podłokietniku schowek numer 2 jest. Tak, w podłokietniku to są bajery typu ładowarka indukcyjna, zapalniczka i chyba USB-ki dwa, typu C. Okej. Okay. Dobra, to ja sobie spróbuję usiąść z tyłu, ciekawe czy mi się uda. Nogi to nie problem. Luz! Powiem ci szczerze, że... Wiesz co, bardziej się bałem o głowę. Głowa, ciebie, no to... Bo tutaj jest nisko położony ten No jest taką z tyłu, no to opieram głowę o dach. No ale to jest taka dodatkowa podpora, że tak powiem. Można to, wiesz, jako plus zaliczyć. Jedziesz w trasę, no... Jak chcesz się wyłożyć bardziej, no to... Nogi do przodu, jest jeszcze miejsce. No nie, bo fotel przedni jest dosyć wąski, także mogę sobie szeroko rozłożyć nogi. Ale wiesz co, wydaje mi się, że on też nie jest jakoś bardzo też do przodu usunięty, bo tutaj z przodu jest należąco, można powiedzieć. Więc tak można... Nie wiem, ja bym po prostu, jak jechał z boku jako pasażer, to miałbym go gdzieś tak. Nie, no to... No dobra, tak jak mam teraz fotel... A weź do tyłu jeszcze, to ja sobie zrobię takie porównanie. Jeszcze. Dobra. No to ja tak o, siedzę sobie tutaj wygodnie teraz, no to jak z tyłu. Ja wiem, to tutaj mogę naprawdę mieć sporo miejsca. Nawet mam bardziej wyciągnięte nogi od twoich. Zobaczmy, jak sobie z przodu siedzisz. Nie, no tutaj na luzie. No naprawdę, wydaje mi się, że... Miejsca jest w opór. Jak na Porsche, to myślałem, że będzie bardziej ciasno. Nie no, to wiesz, nie oszukujmy się tutaj, wiesz, w aucie typu Panamera właśnie takich wymiarów, no to tego miejsca będzie zdecydowanie lepiej, bo Porsche 911 Carrera na przykład, no to tego miejsca z przodu też nie jest jakoś bardzo dużo, bo tam się czujesz zabudowany troszkę, a z tyłu no to po prostu nie ma na nic miejsca, na torbę ewentualnie, bo dziecko to tam raczej bym nie posadził, na foteliku nawet. No a tutaj no to jest ten komfort taki, że tego miejsca jest więcej i się wygodniej po prostu jedzie. I z jakiego roku jeszcze samochód? On jest 2022, końcówka. Aha. Zobaczymy, jak się jeździ Porsche Taycan. 100% auto elektryczne. Jest ze mną Piotrek. Siemano, Piotruś. Siema, cześć i czołem. Znowu się widzimy, znowu zmiana samochodu. Był Mustang 5-litrowy V8, był Mercedes CLA AMG.
No i teraz mamy Porsche Taycan. No, tak jest. Auto w 100% elektryczne, tak? Tak, właśnie miałem to powiedzieć, że to jest auto elektryczne. Przejechałem się raz i już tak zostało. Na tą chwilę nie planuję zmieniać. Zakochałeś się? Wiesz co, no może nie aż tak bardzo, ale jest to auto, które no, daje dużo frajdy, nie? Tam zobaczysz, jak... No właśnie, jestem ciekaw, także może będziemy jechać i sobie porozmawiamy w trasie. Także jak tu odpalamy tego Porszaka, powiedz. Z tym strzegiem oczywiście się śmiałem. Naciskaj gaz, hamulec. No też to tutaj na wajcha jest taka. Myślisz, co musisz przychylić do góry? To jest nasza gałka zmiany biegu. To jest gałka przeniesiona, skopiowana tak naprawdę chamsko z 911 ze środka. Tak? Oczywiście, to jest to samo, tylko tutaj dali sobie przy zegarach, a tam był na tunelu środkowym. Aha, także... no dobra. Mamy teraz bieg wsteczny, oczywiście nic nie słyszymy oprócz naszego głosu. Nawet nie słyszymy szumu wiatru. A powiedz mi, bo kiedyś oglądałem sobie taką prezentację właśnie Porsche Taycan. I tam była opcja włączenia takiego dźwięku futurystycznego, jak się przyspiesza. Wiesz co, powiem ci tak. Czy tu jest też taka opcja? Aha, dobra, w dół to mamy tak, drive. Wracając do twojego pytania, nie ma tu takiej opcji, dlatego że ja takiej opcji nie chciałem, bo bardziej mi się to kojarzy ze statkiem kosmicznym, ten dźwięk, niż z jakimkolwiek samochodem, który jedzie. No wiadomo, gdzieś tam bardziej wolałbym, żeby to był dźwięk V8, a nie jakiś dźwięk statku ze Star Treka, jak to mówią. O, obniżę sobie. Elegant. O, teraz jest super. Wiesz co, tu brakuje masaży, nie? Ale nie było w opcji. Żadnych. Ale ty jechałeś z takim autem, to czy ty jest tą opcją, że jest ten dźwięk taki właśnie ten futurystyczny? Jechałem z tą opcją i właśnie to mi się nie spodobało. Jest to fajne na chwilę. Wiadomo, można to włączyć, można wyłączyć gdzieś tam w menu. Ale ten dźwięk jakoś mnie za bardzo, szczerze ci powiem, nie przekonuje. No podejrzewam, że to jest fajny bajer, ale później to jest męczące. Tak, tak, tylko jest tak pokazać, ale nie żeby było tak auto na co dzień, bo no, głównie to chodzi o to, żeby było w aucie cicho, spokojnie, żebyś jechał sobie i się chillował. Wiesz co, no tak, tutaj jest wszystko jakby w jednym, bo to jest też auto z zacięciem sportowym. Jest też wygodne, jest dużo miejsca. Sam zobaczysz zresztą, że to zawieszenie sobie mega dobrze radzi, z tego względu, że jest pneumatyczne, tak? Ale i tak, jak się przyspiesza, to jest ten dźwięk mimo wszystko silnika elektrycznego, tak, jest tam takie śmieszne, takie wycie. Tego nie wyłączysz, już niestety tak jest. Niestety, niestety, wiadomo, fajnie, że go słychać, bo wiadomo, że działa na takiej zasadzie. Tutaj akurat jest napęd RWD, czyli na tył, czyli silnik mamy z tyłu. Skrzynia dwustopniowa standardowo w Porsche, taką robili. Nie ma czegoś takiego jak zmiana biegu, gdzieś tam musisz chwilkę odczekać, takiego lagu nie ma też. No dobra, teraz jedziemy sobie powiedzmy te 80 na godzinę i wciskam. No i czuć od razu. Tutaj już jest troszkę mniej. Bardzo fajnie się jedzie, tak przyjemnie, jest pod kierowcę zrobiony ten samochód. Właśnie, siedzisz sobie, fotele są wygodne. Właśnie, bo powiem ci tak, że tutaj też możesz sobie układ kierowniczy plus za opłatą dodatkową kupić do pakietu. On tutaj to ma. Nie wiem, jak jest bez tego pakietu, ale tutaj jest bardzo sympatycznie, powiem ci. Układ kierowniczy jest bardzo, bardzo precyzyjny. Powoli jechałem, no to leciutko kierownica się kręciła. Teraz jak już trochę szybciej jadę, no to już jest większy opór, bardziej precyzyjnie czuć to wszystko. Bo teraz mamy Sport Plus, to też jest dodatkowo, podejrzewam. Tak, tak. Ustawione tak, że jest bardziej sportowo. Jest bardziej sportowo i jest też twardo. To teraz jest twardo. Teraz jest twardo. Kurczę, to ciekawe, jak to będzie, jak ty podniesiesz trochę zawieszenie i będzie ustawione na taki komfort. Wiesz co, nie musimy podnosić, ale mogę ci zrobić, żeby sprężyny były bardziej miękkie. A to zaraz, sprawdzimy, bo będziemy jechać zaraz po takiej drodze, gdzie właśnie będą progi zwalniające lekkie, także... A to trzeba, to już go podnieść trzeba. To już wtedy podniesiemy, tak? Tak, bo tutaj jeśli chodzi o to, to on jest niestety z przodu niski i jak on, wiesz, dobija przodem już, jak masz jak na miękkich sprężynach go, to jednak gdzieś tam haczy tym zderzakiem z przodu i tym... No w ogóle ten tył, jak zobaczyłem na postoju, jak jest obniżony, no to naprawdę tam jest kilka centymetrów od asfaltu. A powiedz mi, jeśli chodzi o właśnie taką jazdę na co dzień, ładowanie, ile mniej więcej przejedziesz kilometrów na naładowanej baterii do pełna? Wiesz co, na naładowanej baterii do pełna w trybie normalnym jesteś w stanie przejechać przy takiej normalnej jeździe, wspominam, bo tutaj, wiesz, to odukusić gdzieś tam, żeby troszkę sobie dać tego gazu. No właśnie,
tutaj. Tak, widzę. Teraz. No i wiesz co, spalanie jest w granicach 23-25 kW na 100. Więc tutaj jeśli chodzi o coś takiego, to przy baterii ten Performance Plus, która jest tutaj, czyli ta większa, przejdziesz w granicach 340 km, mhm, powiedział. Jak zaczniesz gdzieś tam troszkę sobie dać więcej, przysłowiowo mówią w pędzel, to około 300 km mniej. Ale jest taka fajna opcja jak range tutaj, jak idziesz w trasę, on się maksymalnie obniża, robi się taki aerodynamiczny, odcina ci troszkę moc do 140 przy autostradzie, z tego co pamiętam. I wtedy, jak masz na pełno naładowany ten samochód, jesteś w stanie zrobić nawet 400 i więcej kilometrów. Aha, a jeśli chodzi o szybkość ładowania, bo na przykład, no powiedzmy, jedziemy w trasę, zrobimy te 400 kilometrów, no i zabrakło nam 200 kilometrów, no to ile mniej więcej by trzeba było czasu spędzić na stacji, żeby to podładować? 200 kilometrów, mhm, żeby zrobić. Tak. No jak to robisz na pełnej ładowarce 340 w trybie normalnym, to musisz sobie podzielić to na pół, plus minus. Zależy jaka jazda, no ale wydaje mi się, że w granicach 15 minut na szybciej ładowarce to jest już góra maks. 15 minut? Oczywiście. Co no, ty gadasz? 20-30 minut ładujesz, można powiedzieć, od 10 do 80 albo 100%. Aha, no to myślałem, że z godziny by trzeba było siedzieć na stacji. Nie, ale wiesz co, powiem ci jeden mankament. Takich ładowarek jest w Polsce mało. Wiesz co, może już po tego sobie zrobimy na tryb komfortowy, bo zaraz będziemy mieli przejazd kolejowy i tam już jakieś hopki, także jakbyś mógł... Pokręć tutaj... tam dringlem sobie. Tutaj? Tak jest. Drive mode. Daj sobie na normal. O. Sport normal. A ręcz to już jest w trasę, to. Tak, okay. Możesz sobie włączyć trakcję, ale podejrzewam, że przy prędkości 50 km na godzinę nie będzie ci ona potrzebna. No, nie potrzebujemy. Dobra, no tutaj podejrzewam, że są jakieś takie opcje do jazdy, czy do użytku takiego codziennego, czyli tutaj mamy ustawienie klimatyzacji, nawiewów, menu. No, to jest, musisz nacisnąć mocniej, bo to jest taki klik typowy, wiesz? Aha. A i tutaj sobie wybieramy, jak ma wiać powietrze. No tutaj wszystko musisz palcem niestety przeklikać. To nie masz już tak tych autach, wiesz, typowo manualnie gdzieś tam przekręcić czy coś. Ja jestem jeszcze nauczony jakby tego, nie? Żeby sobie tutaj jakby fizycznie pokręcić, wiadomo, gdzieś tam ten wentylator, mhm, temperaturę ustawić, te przyciski takie gdzieś tam, no. To jest pierwsze auto, gdzie mam aż tyle wszystkiego dotykowego, bo nawet te przyciski tutaj masz dotykowe. Właśnie chciałem powiedzieć, że tu jest jakby mniej bajerów niż w tym Mercedesie CLA AMG, który miałeś, bo tam ten wyświetlacz wydaje był taki się, tak, bardziej wybajerzony. Tu jest mniejszy na pewno ten wyświetlacz, ale już czuję, że jest miękko dosyć. Nie fajnie. Musisz mieć dziur, powiem ci szczerze, tak. Wiadomo, jakaś tam będzie wielka, to tak. Z ale... przyzwyczajenia, wiesz. Wiem, ale powiem ci, że on sobie bardzo fajnie wybiera te dziury i no, tak zawieszenie. System mega wspomagania, tutaj sobie ustawiamy drive, tryb jazdy normalny, zawieszenie normalne. Aha, no to tutaj mamy wszystko ładnie pokazane. Zobaczymy, jak przez hopkę przejedziemy. No jest naprawdę, jakbym jechał SUV-em. Szczerze, no. Teraz się czułem, jakbym jechał X5. Tak właśnie, nie, przepłynął przez dziurę. To po prostu taki Passat i lądowanie z taką typową salwą, bym powiedział. A podejrzewam, że jeszcze jak wciśniemy sobie, to też jak jest są miękkie sprężyny, to będzie inaczej odczuwalne. O. No, bardziej pływa, już jest większa walka, to czy bardziej czuć się już, no, że przyspiesza. Tak, też tam nie trzeba było walczyć, tak. Przyjemny samochód. No miało być coś innego, powiem ci szczerze. A co planowałeś? No miałem gdzieś tam w planach RS5. Gdzie tam jeszcze myślałem? Gdzieś tam o RS6, mnie tam jakieś przebłyski troszkę. No bo wiesz, w tej cenie można kupić już w miarę fajne auto benzynowe, nie? No fajna zabawka, żeby była też. Ale no cóż, powiem ci, zacząłem grzebać przy Porsche. Gdzieś tam oglądać filmiki, wiadomo, gdzieś tam, kurczę, te bryły oglądałem, te Porsche, bo mi się zawsze Porsche podobało od dzieciaka, nie? Zresztą komuś nie podoba. No i co? No i pojechałem do Wrocławia się przejechać Taycanem, bo wydawało mi się, że Porsche 911 będzie dla mnie za małe. Mam rodzinę, dzieci, więc też gdzieś tam musiałbym je z tyłu pchać, a w Porsche 911 ostatnio siedziałem u kolegi. No i tego miejsca było bardzo mało. No tam chyba w ogóle nie ma z tyłu miejsca. No wiesz co, no umówmy się, tam możesz sobie położyć torbę, no ale nie dzieci albo siebie, no bo jest ciężko w ogóle wysiedzieć z kolan. No w sensie miejsca jest do kolan bardzo mało. No i co? No i gdzieś tam uznałem, że pojadę i przejadę się Taycanem. Akurat fajnie, bo mieli na wyposażeniu Cross Turismo, gdzie też brałem go na początku pod uwagę. Czyli ze ściętym tyłem, troszkę większy bagażnik, bryła inna.
też ciekawa, też fajnie sportowo wygląda. No ale bardziej mi chodziło o te osiągi, jak to będzie wyglądało właśnie podczas jazdy wszystko, tak jak ty jedziesz teraz. Chciałem zobaczyć na własnej skórze, jak to elektrykiem się jedzie o takiej mocy. No i co? No i pojechałem najpierw tutaj sobie na Karkonoskiej pojeździć z panem. Troszkę dodałem, wiesz, gazu, troszkę przyhamowałem i powiem ci, to mnie mega zaskoczyło, a zwłaszcza zaskoczył mnie komfort tego samochodu. W środku cisza. No słychać gdzieś tam ten silnik, wiadomo, tak? No spalinowym słyszysz spalinowy. No to tak jakby jakiś, wiesz, to ten dźwięk, to tak jakby jakiś wentylator po prostu chodzi. Tak, to jest taki, powiem ci szczerze, tylko przy przyspieszaniu. Gdzieś tam mnie to troszkę denerwowało, bo uznałem, że jak jest auto elektryczne i mówisz, że taka cisza w środku, że super i w ogóle, no to myślałem, że też ten silnik będzie bardziej cichy. Wydaje mi się, że w innych samochodach może jest mniej słyszalny. Może Porsche ma po prostu taki silnik zrobiony i tak to słychać, nie wiem. Ale przejechałem się tym autem, wracając do tematu, bardzo mi się spodobał, podjarałem się elektrykiem, ale to dlatego, że ta moc była od razu dostępna. Tutaj w ogóle nie ma jakiegoś takiego tematu, że musisz zmienić bieg, gdzieś tam ciebie szarpnie czy coś. Mhm. Jak tu cię szarpnie się kurwa raz, a porządnie, jak to mówią, tak? Czyli wiesz po prostu, jak naciśniesz gaz, że to auto pojedzie i nie musisz się martwić, że ci musi redukować bieg przy wyprzedzaniu, że coś, nie wiem, kurde, no chodzi o lagi bardziej, nie? Że gdzieś tam będziesz... Wszystko się dzieje od razu. Wszystko się dzieje od razu. I hamujesz tak samo, no hamulce tutaj to jest żyleta, nie jest hamulec, no od razu też staje dęba. Tak, tak. Z tym, że tutaj właśnie, powiem ci, jest fajna, ciekawa sytuacja, bo też nie wiedziałem na początku, jak mi pan opowiada, tutaj jest rekuperacja. Jeżeli to auto się rozpędza i delikatnie przyhamowujesz... Pokazuje się tutaj zielona ikona, tak, właśnie, dokładnie. I się wtedy doładowuje? Doładowuje się, odzyskuje ci moc, w sensie ładowanie z hamowania. I w tym wypadku to auto staje się jeszcze bardziej ekonomiczne niż jest w rzeczywistości. To jest właśnie takim plusem. Najlepsza sytuacja jest taka, że ten samochód spala mniej w mieście niż w trasie. To jest przeciwieństwo w ogóle samochodu spalinowego. Tutaj w mieście, wiadomo... No to w sumie to jest hybryda. No tak. Hybryda też tak, na tej samej. Tak, no tutaj wiesz, rekuperacja robi też swoją robotę podczas hamowania, gdzie w mieście to często podejmujesz takie sytuacje, że musisz gdzieś tam zahamować, mocniej czy słabiej. No i ta rekuperacja, no to moc się odzyskuje, tak, z tego hamowania. Mhm. No i wydaje mi się, że to przez to auto może być, no jest bardziej ekonomiczne po prostu niż w trasie. No w trasie wiadomo, gdzieś tam ten pedał gazu go trzymasz, przy trybie ręcz masz tą odcinkę, w zależności czy sobie zaplanujesz właśnie asystenta trasy Porsche, bo to też jest jakby dodatkowa opcja w tym samochodzie. To jest super opcja, polecam każdemu, który się zastanawia w ogóle nad wykupem tego. To jest opcja taka, że jeżeli gdzieś chcesz jechać w trasę, możesz sobie na apce ustawić, że nie wiem, chcesz jechać na przykład nad morze, Gdańsk. No i na przykład wsiadają wszyscy, jedziesz sobie do Gdańska, planujesz sobie tę trasę, wciskasz sobie przycisk na aplikacji i przesyłasz do Porsche. I on ci pokazuje ładowarki, jakie masz po drodze. I w zależności, jak jedziesz szybko, czy wolniej, czy szybciej, on ci pokazuje, gdzie musisz doładować samochód i ile musisz czasu go po prostu, no ile musisz go ładować, tak? Więc dla mnie to jest mega opcja, zwłaszcza, że w Polsce ta infrastruktura ładowarek jest słaba. Jeszcze jest słaba, nie wiem, jak będzie w przyszłości. Wydaje mi się, że teraz się w ogóle wszystko przestopowało przez sytuację, jaką mamy na rynku. Gdzieś tam te ładowarki powstają oczywiście w większej ilości, wiadomo, ich przybywa, nie ubywa, ale no nie jest tak jak to na przykład w Niemczech. W Niemczech te ładowarki to masz, można powiedzieć, na każdym skrzyżowaniu przysłowiowo. No tak, bo tam się typowo już przestawili na te elektryki. No tak? I tam te ładowarki też są o wiele większej mocy niż tutaj w Polsce, no bo wiesz, no kurde, załóżmy, że masz 20 kW ładowarkę, gdzie takich jest najwięcej. No wiadomo, później masz 50, jakieś tam Ionity już te większe, ale te 20 kW, no to nawet na chłopski rozum można sobie pomyśleć, jeżeli masz baterię tą większą, czyli tutaj tą powyżej 90 kW na godzinę, netto chyba tam jest 80 chyba, taki użytkowy można powiedzieć, tej mocy, to co? No to jeżeli masz 80, podzielisz sobie przez 20, załóżmy, że też, że nikt nie będzie ładował przy tobie drugiego auta, tej samej ładowarce, bo wtedy moc spada, no to wtedy musisz poczekać sobie, no to co, podzielimy sobie, tak? 80 to ile masz? 4? No to co, 4 godzinki musisz odstać, żeby do pełnego naładować, więc to jest dużo. To jest na bardziej na doładowanie niż na ładowanie, chyba że sobie już jesteś pod domem i masz taką ładowarkę. Ja w zestawie mam ładowarkę 11 kW, mi ona wystarczy, z tego względu, że u mnie przy fotowoltaice te 11 kW ładuje przez granicach, no 7-8 godzin. Czyli no to jest taki typowy temat, jak ładuję sobie go na wieczór, idę spać, podłączam sobie, rano mam go na pełny naładowany.
No i mogę sobie jechać dalej na spokojnie w jakąś dłuższą trasę, nawet do tych 400 km, i się nie będę obawiał, że gdzieś tam mi spadnie ten zasięg bardzo drastycznie. No i też nie katujesz tym szybkim ładowaniem. Tak, baterii. Dokładnie. No, szybkie ładowanie, ja uznaję, że to jest w sytuacjach awaryjnych, w trasie, a nie na co dzień, bo no tak. Ta bateria, wiadomo, ona ma gwarancję, tylko to jest gwarancja na uszkodzenie całkowite, a nie na stracenie wydajności. Niektórzy to troszkę mylą, więc może być tak, że za 20, no kurde, może nie idźmy tak daleko, ale za 10 lat czy za 5 ta bateria straci na wydajności, na pewno coś straci. I z tego może się zrobić, z tych 400, co mówiłem, maksymalnie się zrobi zaraz 350-400. Mhm. No i co? No ja tej baterii nie zareklamuję. No bateria ma gwarancję 7 lat, no nawet za 5 lat, jak mi takie coś się stanie, no to nic z tym nie zrobię. Wiadomo, bateria tutaj w tym samochodzie jest najdroższa. No nie oszukujmy się, takie baterie potrafią kosztować połowę wartości samochodu, jeśli chodzi o nowe na tą chwilę. Jest to gdzieś tam z tyłu głowy u mnie taki alert, że to może się kiedyś wydarzyć. Nie wiem, jak tym samochodem będę jeździł. No podejrzewam, że szybciej go sprzedaż niż tak, baterię. Tylko że ciężko sprzedać samochód elektryczny używany, to jest raz. Niektórzy twierdzą, że ten samochód jest niesprzedawalny. Ja się troszkę tutaj z nimi nie zgodzę. Z tego względu, że w samochodzie elektrycznym budowa baterii składa się z ogniw. Jeżeli coś się dzieje z baterią i nie wiem, ten zasięg znika już, tak? Jest na tyle gdzieś tam przeładowany, no wiadomo, tymi, jak to mówi się, tymi cyklami ładowania, jak już jest przeładowany tymi szybkimi ładowarkami, że ta wydajność spada, to te ogniwa się zużywają, a nie cała bateria, tak? To nie jest powiedziane, że ty masz wymienić całą baterię, bo ci się, kurczę, nie wiem, zasięg zrobił z 400 do 300, tylko wymienia się te ogniwa. Ale tego, wiadomo, nikt nie chce na tą chwilę robić, z tego względu, że no to jest bardziej opłacalne dla ciebie, ale nie dla serwisu. Aha. Wiadomo, wymieniają całe moduły, nikt się nie zagłębia w wymianę pojedynczych modułów, a kurde, szkoda. Bo powiem ci, gdzieś tam znalazłem firmę w Warszawie, jak już patrzyłem przed kupnem auta elektrycznego, firmy, które regenerują i wymieniają jedne ogniwa po prostu gdzieś tam swoje. Czyli jak na przykład, nie wiem ile ogniw jest w takim torbie, więc nie będę się wymądrzał, ale jeżeli masz, przypuśćmy, 4 ogniwa, czy tam nawet 18 ogniw, wymieniasz 2, 1. Nie trzeba całej baterii wymieniać, tylko pojedyncze ogniwa. I wydaje mi się, że takich firm, które będą to robić, będzie coraz więcej i będzie większa konkurencja, z tego to będzie, wiadomo, wynikało, że będzie taniej po prostu. No i co? I takie ogniwo, wymiana będzie pewnie w granicach 2-4 tysięcy, w zależności od modelu, w zależności od ogniwa, dostępności tego ogniwa, tak? Wydaje mi się, że to będzie po prostu no, lepsze rozwiązanie i wtedy ci ludzie, którzy będą się bali kupić takiego elektryka, będą wiedzieli, kiedy takie ogniwo też było wymieniane, albo w ogóle czy coś było wymieniane, bo kurczę, ciężko jest zmierzyć zużycie baterii. Nie ma takiego sprzętu, żeby ktoś ci tą baterię zmierzył. Możesz sobie ewentualnie przy takim aucie się przejechać, przy pełnym naładowaniu i zobaczyć, jak zasięg ewentualnie. Jak zasięg masz, w sensie bardziej, jak szybciej ci spada ten zasięg. Mhm. Wiesz, jeżeli tak samo jak w aucie spalinowym, tak samo jak w aucie elektrycznym, jeżeli jedziesz szybciej, to ten zasięg ci się przy każdym ładowaniu zmniejsza. No tak. Bo masz większy pobór energii i wtedy ta energia ci się zapisuje w komputerze. I robi ci się z 24 kW, których jechałeś 300, jak miałeś na przykład, robi ci się, przypuśćmy, 200, bo masz teraz 30 kW, bo jeździłeś szybko. No i w zależności, jak będziesz jechał wolniej, to przy następnym ładowaniu znowu ci się albo powiększy, albo pomniejszy ten okres tego zasięgu. Więc wydaje mi się, że to jest cały czas, wracamy do tego samego punktu. To jest podobnie jak spalinowym, ale nie do końca. Tak? Trzeba gdzieś tam, wiadomo, sobie troszkę to inaczej przekalkulować. Wiesz, no w bazie 400 tysięcy plus dodatki takie auto potrafi kosztować w takiej podstawie. Nawet wiesz, 600-700 tysięcy, no 700 to może nie, to już bardziej idźmy w stronę 4-butowego 4S, czy tam 4, no ale 600 tysięcy to jest takie minimum przy konfiguratorze, który ja mam, gdzie to auto jest wyposażone. Z tym wyposażeniem, co jest tutaj, to auto kosztuje 600, chyba 6 tysięcy złotych. Zrobimy sobie taki pomiar od 0 do 100. No tutaj nie oczekujmy jakiegoś dobrego wyniku, bo mamy napęd na tył, no i to jest też nie najmocniejsza wersja Porsche Taycan. No ale tak, żebyśmy po prostu mieli dla porównania. Mamy teraz Sport Plus. Hamulec do końca. Hamulec do końca. Do końca gaz i później tylko puszczasz. System Launch Control aktywny. No i start. Fajnie wgniata. Bardzo ładnie. Super.
5,2 sekundy od 0 do 100. Katalog. Bardzo fajnie. Dobra, i teraz tak o. Wyłączymy kontrolę trakcji, zobaczymy, czy coś w ogóle zgubi trakcja się z tyłu, czy będą dalej działać jakieś tutaj asystenty. Nie, ładnie klei. 5,3 bez kontroli trakcji. Nie ma mowy, że tutaj zgubimy trakcję, nawet jak mamy wyłączoną kontrolę, więc auto jest bardzo bezpieczne. No dobra, 3, 2, 1. I mamy 200. 100, 200, 13,9 sekundy. Nie wiem, jak jest katalogowo, ale to sobie później też nie sprawdzimy. Wiem. Także 0, 100 już mamy. Tutaj mamy taką fajną drogę. I nam asystent będzie prowadzić sam samochód. Ale żeby tylko nic nie jechało z naprzeciwka, było trochę bezpieczniej, będzie lepiej. Dobra. Zobaczymy, czy łuk sam wjedzie, sam skręca. Nic nie robimy. O, przejmij kierownicę, jest tylko informacja. No, ale... Teraz już... Tak, bo to już jest za ostro. No ale jakby była prosta droga, to można śmiało opuścić, podejrzewam. Czasami by to tak miga, ja ci powiem tak. Ja nie za bardzo ufam temu systemowi, jak w każdym aucie. No tak. Bo tych jakby były pasy, wiesz, bez... Albo musiałby być pas właśnie chyba. Tak, jak to dalej będzie. A, dobra. Jak będzie pas... Tutaj będziemy mieli fajny przykład. No, no bo tutaj masz dwa pasy, no te pasy... Właśnie, czyli krawężnika nie wyłapuje. Wydaje mi się, że nie. Wyłapuje, nie, ale... bo jak było blisko już, ja nie chciałem ryzykować. No, no właśnie, ale było... zaraz będziemy mieli pasy i będzie tutaj lepiej. Tutaj powinno lepiej to. No, już sobie teraz wczytał, no, już teraz mu się nikt tutaj nie gubi. Już sobie spokojnie mógł jechać. O, skorygował. Trochę tam tańczy. Teraz nie wiem, czy... Przejmij. Dobra, tak, teraz już okay. Zniknęła ikonka. Lepiej nie ufać temu systemowi. Jest to chyba dla mnie w dalszym ciągu taki bajer. No, jeszcze tutaj dopracowania jest dużo. Zwłaszcza, że na polskich drogach te pasy raz są, raz ich nie ma. Tak. Raz jakieś krawężniki, wiesz. Także nie polecamy tutaj jeździć z tym systemem, żeby sobie puszczać kierownicę, bo możemy się zdziwić. Czy tanie, czy drogie auto, nie polecamy. Także my już kończymy jazdę. Ja wsiadam do swojego diesla 3-litrowego i kończymy przygodę z elektrykiem. Piotrek, dziękuję bardzo za możliwość przejażdżki kolejnym samochodem i możliwość przetestowania. Naprawdę bardzo fajny wóz, przyjemny. Pierwszy raz miałem do czynienia z elektrykiem i to jeszcze takiej klasy, także naprawdę jest petarda. I widzimy się, jak kupisz teraz jakieś mocne V8. Zobaczymy, jak będzie. Nie mówię nie. Thank you.